Beata Jaczewska, Ballada o rycerzu. Pewien dzielny rycerz, Chryzostom go zwali. Był bardzo waleczny, mógłby świat ocalić. Ratował z opresji, wędrował po świecie. Robił to, co zwykle o rycerzach wiecie. Do tego był miły, dobrze wychowany. Wzdychały do niego nawet piękne damy. Mógłby być szczęśliwy u boku księżniczki. Gdyby tylko trafił kiedyś pod jej drzwiczki. On wolał wojaczkę. Bujał głową w chmurach. Od nudnego życia w pałacowych murach. Wybrał trudne życie, wędrowca i stróża. Nie jeden raz w błocie musiał się unurzać. Wiele pięknych czynów ów wojak miał w planach. Czekał na okazję wieczorem i z rana. Nieść pomoc na chwałę króla, no i prawa. Niech drżą przed nim łotry, hołota niemrawa. A jednak historia kończy się tragicznie. Nasz Chryzostom przepadł całkiem spontanicznie. Chciał być bohaterem, jak wieść gminna niesie. Ruszył na wyprawę, no i przepadł w lesie. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.